Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Jak widzicie i już się pewnie domyślacie, mamy tutaj kolejny odcinek z serii, a mianowicie czwarty, perfumowe love. Kochani, kto z nas nie kocha perfum? Powiem Wam, że ja już dorosłam i mentalnie, i, no i mając już te 34 lata, do tego, żeby no jednak mieć jakiś ten swój styl, jeżeli chodzi o zapachy, ale przede wszystkim, żeby nie kupować byle czego. Jakieś takie taniości oczywiście i zapachy, bo ciężko to nazwać perfumami, które pachną po większości wodą toaletową, taką no w podobie do siebie, różnią się tylko może słodkością, goryczą czy też cytrusami, ale mianowicie wszystkie pachną jak taka woda. Tak naprawdę zapach do kibla. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest. Jak sobie pomyślę, czym psikałam się, kiedy po prostu gdzieś tam byłam młodsza i nie było tych funduszy, to myślę sobie OMG. Natomiast no, takie były czasy, no i wiadomo, też nie wszystkich stać na drogie, czy też właśnie oryginalne perfumy, ale kochani, uwierzcie mi, że jednak z drugiej strony stać każdego. Dlaczego? Ponieważ oryginalne perfumy mają to do siebie. Tu mamy perfumy Carla, tu mamy perfumy Tousa, to jest woda toaletowa, to jest taki dezodorant perfumowany, akurat z takich tańszych, ale taki fajny dość zapach. Natomiast dlaczego mówię, że stać każdego? Otóż dlatego, że te oryginalne perfumy czy zapachy mają to do siebie, że są bardzo wydajne. Wystarczy naprawdę raz lub dwa użyć aplikatora, po czym nasze ciuchy, swetry przechodzą tym wszystkim, nasza skóra, i wieszając nawet później taki swetr do szafy, on nadal pachnie. Ile musimy wypsikać podróbki czy takiego tańszego zapachu, żeby w ogóle było czuć, że pachniemy? Często jest tak, że wychodzimy z domu, idziemy dwa kroki, tego zapachu już nie ma. On uleciał. A te perfumy, które bynajmniej tutaj są, naprawdę są trwałe. No oczywiście poza tym, bo ten, mówię, to jest taki tańszy, jakaś tam, to jest jeszcze z dawnych, dawnych lat, ale znalazłam opakowanie i mówię, dość ciekawy zapach, więc też o nim opowiem. To nie jest tak, że ja kupuję wszystko, wiecie, nie wiem, za miliony, ale na pewno przyznacie mi rację, że te oryginalne, troszeczkę droższe zapachy są jednak też trwalsze. W związku z tym nie potrzebujemy wypsikać jednej trzeciej czy pół flakona, żeby czuć zapach, bo ja też nieraz się nacięłam na to, że kupiłam a la podróbkę, a później się okazywało, że no tak, pierwsze no to był zapach podobny, ale właśnie ile musiałam tego na siebie wypsikać, żeby cokolwiek było czuć, a tak naprawdę po powrocie do domu ciuchy w ogóle już mi nie pachniały, nie mówiąc o skórze, więc troszeczkę to jest jednak marnotrawstwo pieniędzy, bo kupując 3 czy 4 opakowania takich mniej pachnących zapachów, możemy kupić jedną porządną butelkę, która zapewne wystarczy nam na dłużej. Poza tym, kochani, są czasy, gdzie naprawdę jest pełno różnych promocji na stronach i w sklepach uginają się półki od tego i zachęcają, abyśmy kupili coś fajnego. Ja Was do tego zachęcam. Kupcie jeden, ale porządny, fajny zapach, żeby po prostu, wiecie, no nie odstraszać. I teraz tak, jeżeli chodzi o kolejne tutaj 5 zapachów, które dla Was mam, one nie są przypadkowe, bo jeżeli chodzi, ja od razu Was przepraszam za moją wymowę, jeżeli nie tak mówię, bo wiadomo, że te zapachy w ojczystym języku na pewno wypowiada się inaczej, natomiast ja mówię tak, jak ja to czytam, rozumiem, gdzieś tam tą nazwę usłyszałam, także z góry Was przepraszam. Tu mamy Lavist Belle, Lancôme, Paris i tutaj mamy perfumy. To był zestaw 50 ml perfumy, 50 ml balsam. Balsam jest prawie cały, jeżeli chodzi o perfumy. To niestety, to już jest na jakiś tam raz psiknięcia. Mamy też Carla, też perfumy, akurat 60, kupione na statku, też już resztka w strefie bezcłowiowej. Tak naprawdę ten zapach, a to może później powiem, to jak wspomniałam, to bardzo stary Citru Cosmic Aura perfumowany dezodorant naturalny, spray 75 ml, ale to jest bardzo stary, gdzieś tam znalazłam w szufladzie i po prostu stwierdziłam, że Wam o nim opowiem, aczkolwiek to już jest butelka pusta do wyrzucenia. Tutaj mamy Easy Miyake Is DC, ale tak naprawdę to jest woda toaletowa.
taką małą próbkę dostałam ostatnio w Douglasie. A tu mamy zestaw Love Me Toast Elixir. I to był taki zestaw trzech buteleczek. Tu jest 90. Jeszcze spojrzę, ale... produkt oryginalny, okej, ale mamy... A, 90, 30 i 4,5. 90, 30 i 4,5. To podarowałam mojej córce. Ten zapach jej nawet przypasował. Poza tym, jak wiecie i znacie się na perfumach, zapach na każdej skórze będzie pachniał inaczej. To jest takie mała przywieszka, którą pani powiedziała, że można wykorzystać tak naprawdę do łańcuszka. To się akurat odkręca, to nie ma tego dyfuzora, czy tam jak to się nazywa, w każdym bądź razie to jako przywieszka. I zaczynając, pierwsze mamy to Easy Miyake, czyli ten. Moje odczucie to jest ciepły, kwiatowy zapach, lekki, aż chce się przytulić, bardzo przyjemny. Myślę, że byłabym w stanie kupić całą butelkę tej wody toaletowej. Jeżeli chodzi o nuty, to mamy róże, lilie, konwalie, piżmo, cedr, bursztyn, kwiat, osmantusa. Dość ciekawy zapach, a taki przyjacielski. Kolejne mamy La Vista Bella. Właśnie Lancoma tutaj, ten zestawik. I kochani, jeżeli chodzi o ten, to dla mnie rewelacja. Ja bardzo długo do niego podchodziłam, bardzo długo go chciałam i później właśnie też na statku sobie kupiłam ten zestaw, bo cenowo bardzo fajnie wychodził. I tutaj, jeżeli chodzi o moje takie spostrzeżenie, to lekko pudrowy, kobieco-dziewczęcy, lekki, przytulny, ale zarazem tajemniczy zapach, taki wow. Natomiast jeżeli chodzi o nuty, to mamy tutaj irys, bergamotkę, jaśmin, wanilię, paczulę, bób, toczkę. Ja już kiedyś mówiłam, że ja jeżeli chodzi za irysem, to nie przepadam czy jaśminem na przykład do końca. Raczej irys to jeszcze jak cię mogę, ale nie jaśmin. Natomiast tutaj jest tak słabo wyczuwalne, że naprawdę te perfumy są niesamowite. I tak jak mówię, na każdym pachną inaczej. Dla mnie rewelacja. Kolejne. Mamy tutaj właśnie Toast zestaw. Jeżeli chodzi o ten zapach, to intrygujący, ostrawo-pudrowy, bo on jest taki ciekawy, niby taki ostry, ale zarazem wyczuwalny, taki pudrowy zapach. Kobiety takiej niezależnej, twardo stąpającej po ziemi, bym powiedziała. Bardzo fajny zapach, bardzo mi przypasował. I jeżeli chodzi o nuty, to mamy tutaj paczulę, piżmo, gruszkę, co ciekawe, grejpfrut, jaśmin, fiołek, wanilię. Ja zauważyłam, że zapachy, które zazwyczaj wybieram, mają właśnie sobie nuty bergamotki, piżma, paczuli i czasem irysów właśnie jakieś takie grejpfruty i tym podobne, ale jednak ta bergamotka gdzieś do mnie najbardziej przemawia. Następny zapach to mamy ten citru, ale o nim za dużo nie powiem, tylko tyle, że dość fajny, ciekawy, inny. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o taki tańszy zakup. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze go produkują, bo mówię to z dawnych, dawnych lat. Natomiast dość fajny, jak na tani zakup, to naprawdę. I ostatni mamy tutaj naszego Karla. Jeżeli chodzi o niego, to moje odczucia. Cytrusowy, mocny, taki troszeczkę arogancki, ale nie tuzinkowy zapach. I z nim jest taka historia, że kiedy psikałam się nim na statku, to podeszła do mnie pani, która tam zachęcała oczywiście do zakupu i mówi, czy jakich perfum użyłam, bo ona nie zna tego zapachu. Ja mówię, no tu stoją, to są Karla. No, mówi, niesamowite. Mówi, one po prostu na każdym pachną podobnie, a na pani zupełnie inaczej. No nie polecałabym w ogóle pani tego zapachu, a w tej chwili muszę powiedzieć, że to jest niesamowite. I sama muszę stwierdzić, że jak powąchałam korek, mówię nie. Ja psiknęłam na ręku, gdzieś tam na karteczkach różne zapachy, po czym próbowałam dojść do tego, co mi się tak spodobało. I okazało się, że to był ten Karl. Gdzie w ogóle nie miałam zamiaru go kupić, bo od początku mi się nie podobał. A jak widzicie, butelka się kończy. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze moje opowieści związane z
z perfumami i zapachami. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów testowaliście, który Wam się najbardziej podobał, albo polećcie mi coś takiego kobiecego, intrygującego, takiego, wiecie, takiej twardej babki, bo ja lubię takie zapachy właśnie takie tajemnicze, ale zarazem kobiece, natomiast z taką nutą tajemniczości. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!